Postaram się nie nadwyrężyć waszej uwagi i zmieścić się w 15 minutach. Słyszeliśmy przypowieść, która nosi tytuł Przypowieść o synu marnotrawnym. Zaczyna się w ten sposób, że młodszy z dwóch synów ojca mówi: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. I kiedy ojciec go posłuchał i dał mu tę część majątku, to on poszedł z domu daleko. Jak naprawdę uwierzcie, ostatni tydzień bez przerwy myślę o tym, jak do was mówić o tej przypowieści. Właściwie dzień i noc o tym myślę. Kładłem się z tym spać i wstawałem z tym, że mam do was mówić. I dzisiaj rano mi się przypomniał chłopak, którego uczyłem religii lat temu 30, przeszło, 33. I on był w 6 klasie, więc był trochę młodszy od was. I nie zapomnę z nim takiej rozmowy, która się odbyła przy okazji tak zwanej kolędy. To jest taka kolęda, którą zapamiętam do końca życia. Nie chciałem tam iść. Proboszcz mnie zmusił, powiedział: idziesz na kolędę. To był Sylwester, 31 grudnia. Godzina była 11:30. Miałem odwiedzić rodziny mieszkające w jednym domu. Dwa piętra. I wśród tych rodzin był chłopak, którego uczyłem religii w 6 klasie. I kiedy tam przyszedłem, to uwierzcie, był jedynym, który mógł mnie przyjąć po kolędzie, bo wszyscy dorośli byli pijani. Wszyscy dorośli byli pijani. Ten jeden, jedyny chłopak, ile, 13 lat, otwarł mi drzwi, zaprosił mnie do kuchni, wszystko przygotował. Zdumiało mnie, ponieważ był to jeden z najgorszych, gdy chodzi o zachowanie na religii, facetów. On właściwie roznosił każdą religię. Ale wtedy był jedynym, który chciał się ze mną spotkać w tym domu. I zacząłem z nim wtedy chyba pierwszy raz w życiu poważnie rozmawiać. Bo tak wcześniej to mnie naprawdę wkurzał. Na każdej religii mnie wkurzał, że bez przerwy szaleje. I on mi powiedział tak: wie ksiądz co? Jeszcze pół roku i wyprowadzę się z tego domu. I pójdę do szkoły górniczej, bo ona jest z internatem. I wreszcie nie będę mieszkał tu z tym moim ojcem i matką i z tymi krewnymi. Wreszcie będę mieszkał sam. Wreszcie będę zarabiał pieniądze dla siebie i wreszcie stanę jakoś na nogi. I skończy się to, że dzień w dzień jak wstaję, to wszyscy dookoła są już pijani. Więc pewnie jak rozmawiacie z kimś takim, kto mówi, że nie jest w stanie dłużej w domu być, bo dom jest jedną skończoną patologią i masz takie poczucie, że jak stąd nie uciekniesz, to cię to miejsce po prostu zabije, no to nie masz żalu do takiego chłopaka, nie? Pamiętam, że powiedziałem mu: co tylko mogę, to ci pomogę. Ale zostało we mnie, ta rozmowa we mnie została, że możesz mieć 13 lat i poczucie, że nie da się żyć w takim domu. Ale to nie jest przypadek młodszego syna z przypowieści o synu marnotrawnym. On nie ma patologicznego ojca. On mówi: ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada. To znaczy tak naprawdę, przepraszam, to będzie dość okropne, co powiem.
On prosi o spadek. No przecież jego ojciec jeszcze żyje, nie? To jaki spadek? On ma prawo do tej własności, jak tato umrze i w testamencie mu zapisze 1/3, bo on jest młodszy, 2/3 należą się starszemu. Ale on, kiedy mówi do ojca, daj mi tę własność, to tak jakby mówił mu tak, ojcze, nie będę czekał, aż zdechniesz, daj mi moją kasę już teraz. Nie mam czekać, aż ty, przepraszam, kopniesz w kalendarz. Dawaj moje pieniądze. Dawaj moje pieniądze. Wyobrażacie sobie, chłopaki, że jesteście ojcami takiego syna? To nie jest sympatyczny chłopak. On nie ma nic wspólnego z tym, o którym wam opowiadałem, który nie mógł wytrzymać w domu, bo w tym domu się żyć nie dało. I tamten chciał stanąć na nogach, chciał zacząć sensownie życie, ale ten gałgan z tej przypowieści niczego nie chce zaczynać. Tylko chce dostać pieniądze. I potem jest mowa o tym, że ojciec mu dał, to on poszedł daleko. To daleko wcale nie oznacza tylko miejsca na mapie, że poszedł geograficznie daleko. Nie wiemy, 50, 100 kilometrów, 200 kilometrów, nie. On poszedł daleko od tego, czym żył jego ojciec. On poszedł bardzo daleko od tego wszystkiego, do czego był wychowywany, do czego go ojciec w życiu prowadził, do czego go przekonywał. I najbardziej o tym świadczy ten fragment przypowieści, kiedy słyszymy, że zaczął paść świnie. To znaczy, że poszedł w taki kawałek świata, który był pogański. Dlatego, że Żydzi nie hodowali świń. Uważali świnie za zwierzęta nieczyste. I dlatego tam, gdzie były świnie, tam było pogaństwo. On poszedł daleko, nie w takim sensie, że się trochę umęczył, tylko poszedł tak daleko, żeby być dokładnie gdzie indziej niż jego ojciec. Żeby być w świecie kompletnie przeciwnym. Wiecie, co słyszy bardzo często ksiądz, który spowiada waszych rodziców? Waszych rodziców, trochę starszych od was. Wiecie, co księża najczęściej słyszą? Proszę księdza, nic nie rozumiem z tego, co w życiu wybiera moje dziecko. Najczęściej jest, proszę księdza, nie tak go uczyłam. Albo nie tego dla niego chciałam. A najczęściej to ma taką formę, bo to nie jest pretensja do was. Najczęściej to ma taką formę i to są słowa waszych rodziców. Proszę księdza, gdzie ja zrobiłem błąd? Albo gdzie ja zrobiłam błąd? Że moje dziecko jest tak daleko ode mnie, że jest tak daleko. I to jest druga rzecz, którą chciałbym, żebyście zobaczyli w tym młodym. Kim on naprawdę jest? Nie. I trzecia rzecz jest taka, że jak już doszedł do tego kraju daleko, to słyszeliśmy, jak pan Woronowicz to czytał,
wydał wszystko, żyjąc rozrzutnie. Wydał wszystko, żyjąc rozrzutnie. To jest bardzo delikatne tłumaczenie, bo tłumacz najwyraźniej nie chciał nas obrażać. Ale gdyby to tłumaczenie było dosłowne, to by brzmiało tak. Żyjąc głupio, wszystko zeżarł. Żyjąc głupio, wszystko zeżarł, wszystko pochłonął, wszystko zjadł. Właśnie po tym widać, że on nie odszedł z domu, żeby cokolwiek budować, żeby stanąć na swoim. Dostał majątek, który by chciał, nie wiem, zainwestować, uruchomić. Dzisiaj byśmy powiedzieli założyć własną firmę, nie? Nie. On to wziął po to, żeby przejeść. Od początku do końca przejeść. To, co się dla niego liczyło, to tylko i wyłącznie, dzisiaj jest takie słowo, którego używamy najchętniej, konsumpcja. Konsumpcja. Dobrze wypij, dobrze zjedz, ładnie się ubierz i idź na fajną imprezę, dobrze potańcz, będzie sympatycznie. Dziś. Jutro jeszcze też masz kasę. Pojutrze jeszcze też. A potem... A potem nastał głód. Natomiast uderzające jest to, że Pan Jezus mówi w tej przypowieści, głupio żył. Jezus dość rzadko mówi o człowieku, że jest głupi. Pan Jezus ludzi szanuje, nie używa najczęściej takiego języka. Ale jeśli mówi o kimś, że jest głupi, to najczęściej mówi o takim człowieku, który w życiu nie widzi nic poza kasą. Że jest pieniądz i to, co ci pieniądz daje, to jest wszystko, czego chcesz. I ten chłopak uważał, że ten pieniądz jest czymś ważniejszym niż relacja z ojcem, że ten pieniądz jest czymś ważniejszym niż relacja z bratem. Nie. I zobaczcie, kiedy on mówi, że wraca do domu, on wcale nie mówi, że chce wrócić do relacji ze swoim ojcem. Nie, on nie mówi, wrócę do domu, przeproszę tatę i będę synem w tym domu. On mówi tak, przyjdę i powiem, uczyń mnie jednym z najemników, czyli chcę u ciebie pracować. Jak będę u ciebie pracował, zarobię pieniądze. Jak zarobię pieniądze, przestanę być głodny. Znowu się najem. Ale on nie chce odbudowywać relacji z ojcem. On przychodzi po to, żeby się z nim umówić o robotę. On jest dalej na poziomie pieniądza. Pieniądz jest ważny, pieniądz da mi jakieś minimum, przestanę być głodny. Relacja, ojciec, brat, dom dalej nie istnieje. Komu na tej relacji zależy? Ojcu. Jak wracał, to ojciec do niego wybiegł. I on zaczyna tę ułożoną swoją śpiewkę, nie? Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i już chcę powiedzieć, uczyń mnie jednym z najemników, ale jak słuchaliście uważnie, to ojciec mu nie pozwolił tego powiedzieć. Pan Bóg nigdy z wami się nie umówi o pieniądze. Pan Bóg się z wami nigdy nie umówi o robotę. Pan Bóg widzi w was zawsze swoje dziecko, córkę, syna. I jak wy byście chcieli inaczej to poukładać, to Bóg się nie zgodzi. Bóg się nie zgodzi na inny układ. To jest dokładnie to, coście rapowali z Dobromirem. Jesteś za cenny w oczach Boga, żeby cię zredukował do niewolnika, do kogoś, kto tylko pracuje za pieniądz. Jesteś za cenny. Bóg cię widzi. Bóg widzi swoje dziecko w tobie. I druga rzecz, która jest ogromnie istotna i to jest ostatnia. Tak jak Bogu zależy na tym,
żebyś myślał o życiu mądrze, to znaczy, żebyś wiedział, co jest ważne, że ważniejsza jest relacja z Ojcem niż pieniądz, że ważniejsze jest być sensownie w domu niż być bez przerwy na imprezie. Tak jak Bogu na tym zależy, żebyś to odkrył, żebyś nie żył głupio, tylko żebyś żył pięknie w relacjach, tych relacjach, o których żeście pisali na tych kartkach. Straciłem, a jeszcze przed chwilą miałem. Jeszcze przed chwilą miałem w życiu fantastyczny układ z tatą. Miałem świetne życie z mamą. Miałem przyjaciela. Miałem dziewczynę, miałem chłopaka. I mam pustkę. I czym tę pustkę wypełnisz? Telefonem, Instagramem? Czym wypełnisz to? Bóg się nie godzi na to, żebyś żył w takiej pustce. Bóg wie, że potrzebujesz drugiego, że wtedy rośniesz, wtedy się stajesz kimś. Dlatego Pan Bóg leczy te relacje. Zobaczcie, że jak młody wrócił do domu i dogadał się z ojcem, to ojcu to nie wystarczyło jeszcze. To jeszcze nie jest koniec tej historii. Jeszcze masz starszego brata. I nie może być tak, że my jesteśmy dogadani, a ty z bratem nie. Pan Bóg chce, by każdy z was z Nim odbudował relacje, ale jak je odbudujesz z Nim, to On ci pokaże tych wszystkich ludzi, z którymi dzisiaj nie masz wspólnego języka. Pan Bóg ci pokaże tych wszystkich ludzi, z którymi zerwałeś albo wywaliłeś z życia na twarz. Pan Bóg ci powie, to jest ktoś, z kim potrzebujesz od nowa porozmawiać. To jest twój brat, siostra. Jest możliwe spotkanie, jest możliwe bycie razem. To jest ta Ewangelia o synu marnotrawnym. Kto ma poczucie z was, że to jest Ewangelia o nim? Że to jest o was? Kto ma takie poczucie? Ręka do góry. Kto ma poczucie, że mówiłem nie o synu marnotrawnym, tylko o tobie? Zdarzyła ci się ta historia, czy nie? Śmiało. Widzę, że masz tę rękę. Podnieś. To jest o mnie też Ewangelia. Kto się w niej odnajduje? Popatrzę sobie do tyłu. Bóg zapłać. Jak się w niej odnajdujesz, to wiedz, że ona się może wydarzyć. My spotykamy się na arenie po to, żeby Bóg mógł zrobić to, o czym opowiadamy, żeby mógł zrobić w naszym życiu. I dlatego teraz nastąpi kilka niezwykłych wydarzeń. Teraz bardzo proszę jeszcze o chwilę ciszy i o to, żeby usiąść. Kto jeszcze nie siedzi? Usiąść. Halo. Wszystkie Jasie wędrowniczki z tyłu. Siadamy. Ponieważ teraz będzie taki moment, że te kafelki, czy jak to tam nazywaliście, będą super ważne i potrzebne. Bo chcemy najpierw zobaczyć w obrazie, co Bóg może zrobić, z tych wszystkich przez nas pozrywanych relacji. Na każdym z tych kafelków z tyłu, jeśli pisaliście w miarę poważnie to na tych kartkach, to tam jest kupę dramatu. Nie? Chciałbym odnowić więź z. Czyli najwyraźniej jej nie ma. To może nawet z tego powodu płaczesz. Co Bóg może z tego zrobić? Co Bóg może z tym zrobić? My chcemy to najpierw zobaczyć w obrazie. I dlatego teraz będziemy prosić wolontariuszy, dobrze mówię, którzy są za to odpowiedzialni, a was proszę, podnoście te kafle do góry i tak trzymajcie długo w górze te kafelki, do których w kopertach są powkładane wasze odpowiedzi.
Trzymajcie je tak długo, aż podejdzie wolontariusz i weźmie od was. Wolontariusze będą z tych kafelków coś ważnego układać. My będziemy w tym czasie modlić się śpiewem, a wy wszyscy będziecie mogli patrzeć, co z tych kafli powstaje, ponieważ będziemy widzieć obraz. Oni będą układać na ziemi, natomiast z tych kafelków, które były tak pracowicie przez was opracowane, będzie powstawał obraz. Bardzo bym chciał, żebyście ten obraz zobaczyli. To jest obietnica w obrazie, którą Pan Bóg daje w odniesieniu do tych wszystkich dramatów, o których tam pisaliście. Wolontariusze zbierają te kafelki od was. Nie bójcie się im przekazać tych kafli. A my prosimy teraz o śpiew. To chwilę potrwa, zanim zostanie ułożony ten obraz. Chwilę to potrwa.